Cześć, z tej strony Bena23 i witam w kolejnym odcineczku, chyba jeżeli mnie się nie mylę, to piątym z Shakes and Fidget. I tak, zaczniemy od walki na arenie. No to już mamy naprawdę mocnych rywali, bo ja to w ogóle ile mam życia? Mogę rasę sobie zmienić teraz? Nie. Jak to tak? O, mogę sobie coś pozmieniać, ale to nie jest za darmo. Nie, nie. Dzisiaj mieliśmy się zająć tymi lochami. I udało mi się pokonać tą zjawę. Także bardzo dobrze. Także tą walkę jakby najbardziej. Kolejnym przeciwnikiem będzie szkielet. Ale widzę tam, nawet czy przegramy, czy wygramy, to każda walka jest, musi być odstęp godziny. No dobra. Nie spodziewałem się, że tak będzie miało miejsce. Myślałem, że troszeczkę inaczej to będzie. No to dobra, zróbmy zadanka dla tego śmiesznego typka. To jest duża nagroda. Krokodyl mulisty. To już był ciężki rywal. 14 minut. No naprawdę bardzo pokaźna nagroda. Ale 14 minut to jednak sporo. Tu już możemy użyć medalionu. O, i odzyskaliśmy medalion. Bardzo dobrze. Trochę kasy zarobiliśmy. To trzeba... zainwestować. Tak, oczywiście stałem na warcie, tak jak to zwykle mam w zwyczaju, zarabiając pieniądze. Mój, czy ja troszeczkę awansowałem w tym rankingu w ogóle? Chyba troszeczkę mogłem awansować. Pupila nie mam, twierdzę jeszcze nie mogę wybudować, bo twierdzę są dopiero od 25 poziomu. Ja aktualnie mam 16, co i tak nie jest złym wynikiem. Dobra, co ja tu chciałem zrobić? Tu dostaniemy sporo kasiory. O, i medalion się zwrócił, także... Dopóki medaliony się będą zwracać, to... O, już mam zdolność uniku 80, dobra. Tutaj ta elfka. Kasa czy exp? Może być kasa w sumie. Kasa się przyda, exp przyjdzie swoją drogą. Dobra, chciałem dobić tutaj do 3000 punktów życia. Siłę teraz na jakiś czas zwiększam, tak jak mi zalecaliście. Inwestuję tak przesadnie w tą siłę. O, tu już nie dostałem medalionu. Co to w ogóle mam? Ci nawet na mnie nie patrzymaj. Przeczytaj tą wiadomość, ale bez patrzenia. No dobra. Twoja misja na dziś to walcz. Walcz w lochach 5 razy. W porządku, teraz opuść to miejsce. No to... Dobra, walcz w lochach 5 razy, ale nie mogę, o co chodzi. Znaczy, może jakbym wcześniej zauważył tą misję, bo wcześniej nie zauważyłem tej karteczki, jak grałem w Shakesy sobie. To bym zrobił to zadanie, a teraz to nie jestem tak do końca w stanie, dobra. O, teraz są takie, że dużo kasy się dostaje. Ale mało expa, coś się zmieniło. O, dobra, dostałem medalion. Zaryzykowałem. Okej, teraz nie musimy tak wydawać od razu. Dla tej kobiety wykonajmy sobie zadanie. 10. 1007. Trzy. Dobra, tutaj dużo expo dostaniemy, to możemy zaryzykować. Wygrałem, ale niestety nie zwróci się medalion. Dobra, ale mam już 3000 punktów życia, także osiągnąłem taki cel, który sobie postawiłem. Dobra, tutaj awanturniczość nam spadnie do zera, ale... Dobra, ale dostałem taki medalion. Już teraz nie mogę nic zrobić, czyli awanturniczość. Tak jak zastanawiałem się w poprzednim odcinku, to był taki... granicznik tego, ile możemy zrobić zadań. Dobra, troszeczkę w obronę poszedłem. I spróbujmy zawalczyć z kimś z areny.
Wygrałem, o dziwo. Spodziewałem się, zapiszmy walkę. Taka sytuacja, to zaryzykujmy za grzyba. No, przegrałem. Szkoda. Zazwyczaj jak ryzykuje się grzyba czy coś, to się przegrywa. Następnym razem już tak nie zrobię. Bo widzę, że tym... Kowala... Aha, kowal na 90 poziomie, to mi się pomyliło. Zręczność plus 20, ale inteligencja minus 2. No dobra, to nic. To możemy zaryzykować w sumie. Sprzedajmy, tak. No nie zarobimy jakoś za dużo na tym. A tu zręczność minus 20. To właśnie, to jest problem. Coś za coś, nie? Jak tam nasz tygrys? 4 dni. A gryfosmok? Stać nas na gryfosmoka, bo mamy tyle grzybów. A to nie, jeszcze poczekam, jeszcze pozbieram trochę. A poza tym mamy tygrysa, także jest w porządku na razie. Stop, co to jest? Nie, to ja nic nie chcę. Tu mogę zakręć teraz kołem za darmo, dobra? Wygrywasz, o, punkty doświadczenia, dobra. Tak codziennie możemy sobie zakręcić. Zapomniałem w ogóle o tym, że możemy zakręcić. Mogę założyć gildię. Zastanowię się nad tym, czy dołączę do gildii. Może najpierw dołączę do jakiejś gildii. Tam Dragonson mnie chyba zapraszał, jeżeli się nie mylę. O, właśnie. Będę musiał się do niego zgłosić, jak... Bo nie pamiętam, czy on mi powiedział, jak się nazywa jego gildia. Bo jak nie powiedział, to będę musiał się zgłosić tam... do niego zapytać, nie? Dołączyłbym do gildii. Albo bym dołączył do jakiejś po prostu innej gildii czyjejś, żeby nabrać doświadczenia w ogóle jako taki członek takiej gildii. A kto wie, może w przyszłości bym założył własną, ale to już naprawdę w takiej dalekiej przyszłości. No dobrze, myślę, że udamy się na wartę. Niech będzie 7 godzin, to akurat rano sobie wstanę. A zazwyczaj biorę na 10, czyli tak najdłużej. Ile się da, zarabiam naprawdę pokaźną sumkę i jest to jak najbardziej spoko. Może to ja coś mogę sprzedać jeszcze z mojego ekwipunku. Sprzedajmy to coś. Nawet nie jest jakoś zbytnio warte. To też nie. Nie no, troszeczkę chciałem zwolnić miejsca po prostu. Czy teraz mogę coś ulepszyć? A, siłę ulepszmy do 38, dobra. No i tak. Coś mi się zdaje, że więcej to ja tutaj... A jeszcze tu mogłem też rzeczy kupować. A wolałem ulepszyć postać, ale takie zbroje też się przyda zainwestować. Bo niby ostatnio zdobyłem kilka fajnych rzeczy i ulepszyło to moją postać, ale... chyba też będzie warto zainwestować i pójść na zakupy. No dobra, wyjdzie taki króciutki odcinek, także no przepraszam za to po prostu. Myślałem, że wtedy w tych lochach, jak przegrałem z tą zjawą, to dlatego miałem kolejną próbę za godzinę, a to jak wygrałem, to tak samo, po prostu tak mechanika gry działa, także. No dobrze, także do kolejnego odcinka, słyszymy się w kolejnym odcinku, do usłyszenia, no i cześć.